Otaczający nas świat jest pełen informacji. Jedne z nich są ważne, inne mało istotne. Są jednak fakty, które warto znać choćby z czystej ciekawości. Możecie tą wiedzą zabłysnąć na przykład na najbliższych spotkaniach ze znajomymi. Oto część pierwsza. Zaczynamy! Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia mitologicznego boga. W Chinach istnieje bardzo dziwaczny zakaz, a dotyczy on drzew. Dokładniej mówiąc, nie wolno tam przytulać się do drzew. Dziwne, prawda? Może ich drzewa gryzą, kto wie. Trzeba by się tam udać osobiście, żeby to sprawdzić. Od samego urodzenia nasz organizm się zmienia. Rośnie lub się kurczy. Nos na przykład rośnie przez całe życie. Jest jednak organ, który od samego urodzenia po ostatnie dni człowieka nie zmienia się ani trochę. Są to ludzkie oczy, których wielkość jest taka sama przez całe życie. Wynika to z tego, iż składają się z bardzo skomplikowanego układu, który już od samego urodzenia musi przekazywać do mózgu prawidłowe informacje z otoczenia. Gdyby oko rosło w dzieciństwie, obrazy byłyby zniekształcone, a poznawanie otaczającego nas świata wręcz niemożliwe. Każdy z Was na pewno nie jeden raz w życiu kichał. Jest to system obrony organizmu przed różnymi drobinami, które znalazły się w naszym układzie oddechowym. Pod wpływem wysokiego ciśnienia, jakie powstaje w trakcie skurczu mięśni, powietrze z płuc jest wydmuchiwane z prędkością prawie 44 metrów na sekundę. Wszystko, co stoi na drodze powietrza, zostaje wypchnięte z naszego układu oddechowego. Ciśnienie jest jednak tak duże, że organizm zabezpiecza oczy przed ich wypchnięciem z oczodołów poprzez mocne zaciśnięcie powiek tuż przed kichnięciem. Jeśli wymusimy, aby oczy były otwarte, mózg nie dopuści do kichnięcia, tak samo jak zatkamy nos palcami, wtedy również odwoła kichanie, aby nie uszkodzić organizmu. Jeżeli natomiast chcemy wymusić kichnięcie, bo się nam zbiera i ciągle przechodzi, to wystarczy popatrzeć na bardzo jaskrawe światło, na przykład w stronę jasnego okna lub zaświeconej żarówki. Sam to sprawdzałem i faktycznie pomaga w kichnięciu. Ktoś z Was grał kiedyś w tenisa? Jeśli nie, to na pewno nieraz widzieliście zawodników oraz ich rakiety. Ale nie każdy z Was zapewne wie, że zanim wynaleziono żyłki z tworzywa sztucznego, których teraz się używa do produkcji naciągu, dawniej wykonywano go z krowich lub owczych jelit, które były skręcane w cieniutkie żyłki, a następnie suszone w celu utwardzenia. Takich samych naturalnych żyłek używano kiedyś do produkcji cięciwy w łuku. Guma do żucia dla wielu dzieci i nie tylko dzieci jest codziennym przysmakiem. Są jednak miejsca, gdzie rzucie gumy jest całkowicie zakazane. Takim miejscem jest Singapur, gdzie za rzucie gumy można dostać mandat. Zostało to wprowadzone po to, aby pozbyć się białych placków po gumach porozstawianych wszędzie na chodnikach. Usuwanie gumy z ulicy jest bardzo kosztowne i czasochłonne. Pamiętaj, jak żujesz gumę, to wyrzuć ją do kosza, nie na ulicę. Jak już jesteśmy przy gumie, to w przeciwieństwie do chodnika jest bardzo prosty sposób na usunięcie jej z ubrania. Wystarczy zabrudzone ubranie wsadzić na chwilkę do zamrażalnika lub kostką lodu zamrozić samą gumę. Pod wpływem niskiej temperatury guma staje się krucha i z łatwością można ją wykruszyć z pomiędzy nitek w ubraniu. Na Ziemi żyje ponad 7,5 miliarda ludzi, ale to jest nic w porównaniu z naszą skórą, na której codziennie przebywa o wiele, wiele więcej różnego rodzaju form życia. Nasze ciało jest dla nich takim samym domem jak dla nas Ziemia. Łatwo sobie wyobrazić, jak dużo mikroorganizmów żyje na naszej planecie, skoro tylko jeden człowiek ma na sobie takie ich ilości. Ale to jeszcze nic, gdyż wewnątrz naszego organizmu żyje ich tak dużo, że gdyby porównać ilość komórek, z których zbudowany jest człowiek, do ilości bakterii, jakie mamy w sobie, to przewaga jest po stronie bakterii. Wiedząc o tym wszystkim, pamiętajcie, że kładąc się do łóżka, nie jesteście sami, a wasz organizm, tak jak Nowy Jork, nigdy nie zasypia. Na przełomie wieków było wielu geniuszy. Jednym z nich był Leonardo da Vinci. Jest znany zarówno z wielu wynalazków, jak i dzieł malarskich. Na dodatek miał wyjątkową zdolność, która polegała na tym, że jedną ręką potrafił malować obraz, a drugą ręką równocześnie zapisywać złote myśli, które akurat wpadały mu do głowy. Taka zdolność przydałaby się niejednemu pracownikowi biurowemu. Można by wtedy skrócić czas pracy o połowę.
Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale można za ich pomocą rozwiązać wiele problemów, co sprawi niejednemu radość. Niestety, większość gotówki na całej Ziemi jest w kieszeniach dosłownie kilkuset osób. Do tego stopnia, że trzech najbogatszych ludzi na świecie ma w sumie więcej środków i zasobów niż łącznie 48 najbiedniejszych krajów. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Na szczęście wśród tych miliarderów są takie osoby jak Elon Musk, który olbrzymie kwoty inwestuje w ochronę środowiska, tworząc samochody na prąd, czy budując wielkie farmy, gdzie produkuje się prąd ze słońca. Miejmy nadzieję, że więcej bogaczy pójdzie w jego ślady. Podobał się Wam materiał? To pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia!